Minecraft jest, był zapewne dużą częścią życia niektórych z was. Dla mnie też jest to jedna z najważniejszych gier w historii i nie będę zagłębiał się, dlaczego tak właśnie jest, ale Minecraft ma po prostu specjalne miejsce u mnie na podium najlepszych gier wszechczasów. A wspominam o tym dlatego, że ta najlepiej sprzedająca się w historii gra przekroczyła pułap 300 milionów sprzedanych egzemplarzy. 300 milionów, to jest dosłownie jakaś chora liczba, ale można powiedzieć na spokojnie, że to zasłużony wynik. Gra oprócz tego, że oferuje masę świetnych funkcji, możecie dostosowywać rozgrywkę pod siebie praktycznie w dowolny sposób, tak jest również dostępne w zasadzie na wszystkich platformach. Dodatkowo mimo wszystko zbiera wokół siebie każdą grupę wiekową i nie ma tutaj podziałów. Pamiętajcie, że jeśli szukacie w tym momencie swojej ulubionej i wymarzonej gry, to na eneba.com znajdziecie ją zapewne w świetnej cenie. Jest tam ponad 10 tysięcy gier, wiele z nich za grosze, a jeśli chcecie coś zakupić, to nic prostszego. Dodajecie tytuł do koszyka, wybieracie jedną spośród wielu metod płatności i to tyle. Klucz otrzymujecie bardzo szybko, a w razie problemów support Eneby działa 24/7, więc możecie się z nimi skontaktować. Jeśli chcecie nas wesprzeć, to wbijajcie na NB z linku w opisie. Świętując 15 rocznicę istnienia Minecrafta, chcemy wyrazić naszą wdzięczność naszej pełnej pasji społeczności Minecrafta. To kreatywność i zaangażowanie naszej społeczności pomogły ukształtować ten świat w coś niezwykłego. Kiedy rozpoczynamy ten przełomowy rok, z cierpliwością czekamy na uhonorowanie i świętowanie waszego wkładu, historii i przygód. Dziękujemy za 15 niesamowitych lat wspólnego tworzenia, budowania i odkrywania. Czekajcie na więcej aktualizacji i niespodzianek w 2024 roku. Są to słowa dyrektor do spraw rozwoju w Mojang i to też jest magiczne. Ciągły rozwój, chęć zaskoczenia graczy mimo tego, że odniosło się tak duży sukces. Dajcie proszę znać w komentarzach, jaki macie stosunek do Minecrafta. Czy jest to dla was gra, którą darzycie sympatią i macie z nią masę świetnych wspomnień, czy może nie do końca do was przemawia. Pewnie gdybym spytał was o ulubiony sklep czy bibliotekę gier na PC, to odpowiedzielibyście, że jest to Steam. Nic dziwnego, budowali pozycję latami i nadal są bezkonkurencyjni, natomiast już dobre parę lat temu na horyzoncie pojawił się taki Epic Games, który wleciał ze swoim unikatowym pomysłem na rozwój i utrzymanie zainteresowania graczy, a mianowicie darmowe gry co jakiś czas. Czasem lepsze, czasem gorsze, ale przyznać trzeba, że doceniamy takie gesty, szczególnie, że Epic Games Store nie poddaje się i nadal wypuszcza regularnie prezenty dla graczy. Można zadawać sobie pytanie, ile jeszcze? Ile jeszcze Epic będzie te gry rozdawał? Przecież nie może to tak trwać w nieskończoność. No dobra, w sumie może, ale czy tak będzie? Kyle Billings, czyli przedstawiciel Epic Games, zabrał głos w tej sprawie na Unreal Fest 2023 i powiedział, że program darmowych gier będzie trwał do końca bieżącego roku i jeszcze dłużej. Od startu darmowych gier w 2018 roku do teraz Epic Games Store zaczęło używać ponad 90 milionów nowych użytkowników. Za 11 dni debiutuje Alan Wake 2. Zapewne jedna z najciekawszych pozycji końcówki 2023 roku, gra, która wychodzi tydzień po Spider-Manie 2, czyli wielkim tytule, który zainteresuje pewnie większość posiadaczy PlayStation 5. Remedy Entertainment, czyli twórcy Alana Wake'a, ujawnili kolejne plany na rozwój gry, a tym razem powiedzieli trochę więcej o darmowym DLC, które ma być znaczące dla gry. Powiedział o tym Sam Lake, czyli Creative Director of Remedy. Wkrótce po premierze mamy poznać więcej szczegółów na temat tych darmowych dodatków i cóż, ciekawe co tam wymyślili. Czy będzie to coś oryginalnego, czy jakieś zwyczajne darmowe upiększenie do gry? Oprócz tego do Alana Wake'a trafią dwa płatne dodatki, Night Spring oraz Lake House. Wbijanie platyny na PlayStation to inny wymiar satysfakcji i wie to każdy, kto choć raz tego dokonał. Trofea z PS-a to bardzo fajny system, który sprawdza się od lat, a wiele wskazuje na to, że mogą zostać w jakiś sposób przeniesione na PC. Serwis True Trophies, który przekazuje graczom informacje i poradniki dotyczące trofeów, trafił na specjalną zmiankę w listach dzięki swojemu skanerowi, który ma za zadanie aktualizować owe listy trofeów. Pojawia się wiele sugestii dotyczących tego, że jest to próba implementacji trofeów z PlayStation na PC i cytując True Trophies, po nieco dokładniejszych poszukiwaniach jesteśmy w stanie potwierdzić, że lista PSPC odnosi się do nowej platformy oddzielonej od PS5, ale jednocześnie wciąż z nią w jakiś sposób powiązaną. To sugeruje, że nowa platforma może być kompatybilna z trofeami PS5, być może na podobnej zasadzie jak wcześniej PS4, PS3 i PS Vita współdzieliły jedną listę trofeów, będąc przy tym osobnymi platformami. Można tutaj spojrzeć przykładowo na Helldivers 2, które ukaże się równocześnie na PC i PlayStation 5. Być może jest to również wskazówka dotycząca jakiejś nowej platformy PC-towej tworzonej przez Sony. Trudno na ten moment stwierdzić, bo Japończycy nie zabrali głosu w tej sprawie. Spider-Man 2 ukaże się już 20 października na PlayStation 5, a dziś będziecie mogli obejrzeć, przeczytać recenzję. Marketing Spider-Mana jest naprawdę konkretny, chyba da się to zauważyć, a twórcy wypuścili też specjalny zwiastun, który hypuje przed premierą. Dodatkowo z profilu PlayStation Game Size mogliśmy się dowiedzieć o aktualizacji, która wleciała do gry jeszcze przed premierą i jest to widocznie drobny patch, który waży nieco mniej niż 2 giga, a oprócz tego do gry trafi zapewne jeszcze Day One patch, który poprawi szereg innych rzeczy. Insomniac zależy na bardzo dobrym odbiorze gry, zatem takie nawet drobne aktualizacje przed premierą nie powinny dziwić. Może mieli już jakieś informacje zwrotne od recenzentów i chcieli jak najszybciej załatać kilka rzeczy, dowiemy się o tym więcej albo dziś, albo już przy okazji premiery. Lords of the Fallen, które ukazało się 3 dni temu, to tytuł Souls-like, któremu daleko do dobrej gry. Jest to także reboot tytułu z 2014 roku, który miał pokazać, na co tak naprawdę
naprawdę stać to IP, no i wyszło według mnie nie za dobrze. Tytuł posiada masę problemów nie tylko z optymalizacją, ale także u podstaw mechanik, które znamy z Souls-like'ów i zostały zrobione bez dobrego planu. Rzekomo jeden z deweloperów, który chciał pozostać anonimowy, wrzucił post na 4chana, w którym wypunktował kilka rzeczy, przez które Lords of the Fallen jest w takim, a nie innym stanie. Gra po pierwsze i chyba najważniejsze była tworzona do 2018 roku i z początku tworzono ją na Unreal Engine 4, jednakże po czasie deweloper postanowił przestawić się na Unreal 5, co było dla nich dużym wyzwaniem, lecz chcieli, aby gra wyglądała jak najlepiej. Zarówno wydawca, jak i deweloper mieli być przekonani co do swoich umiejętności i byli nastawieni bardzo ambitnie, natomiast szybko zostali zweryfikowani, bo zwyczajnie wiele osób nie miało doświadczenia w tworzeniu gier na Unreal Engine 5, a niektóre elementy Lordsów były wycinane czy upraszczane. Miało to dotyczyć przykładowo trybu sieciowego, który na poprzedniej wersji Unreala miał działać bez zarzutów, natomiast przy premierze okazało się to bardzo problematyczne. Hexworks, czyli deweloper, miał namawiać CI Games, wydawcę, aby opóźnić premierę gry o rok, bo po pierwsze obawiali się reakcji inwestorów, którzy mogli poczuć się zawiedzeni, oraz po drugie konkurencji w postaci DLC do Elden Ringa Shadow of the Earth 3. Z początku nad grą miało pracować jakieś 100 osób, natomiast z czasem stwierdzono, że potrzeba więcej rąk do pracy i finalnie przy tworzeniu Lords of the Fallen pomagało ponad 400 pracowników. Anonimowy deweloper mówi także o dwóch dodatkach, które są podobno planowane w przyszłości. Jeden ma opowiadać o świecie snów, natomiast drugi o królestwach, które toczą ze sobą wojnę. Do sprawy odniósł się także Marek Tymiński, czyli prezes CI Games, odpowiedzialnego za wydanie Lordsów. Na Twitterze wspomniał, że zespół jest przygotowany do ogarniania kolejnych gier i w ciągu kilku dni mają przekazać kluczowe informacje w sprawie Lords of the Fallen. Wpis ten jest zapewne skierowany głównie do inwestorów, a napisał także, że patche mające poprawić funkcjonowanie gry poszczególnych mechanik mają trafić tam już wkrótce. Jeśli gracie w Counter-Strike'a 2, to uważajcie na funkcję anti-lag na kartach od AMD, bo możecie wyrwać bana i mówię tutaj całkowicie poważnie. Jest to rzecz, która odpowiada za likwidowanie opóźnień w grze, co jest szczególnie w takich grach bardzo istotne. Jednak okazuje się, że system VAC, który odpowiada za weryfikowanie i wykrywanie oszustw w Counter-Strike, wykrywa antylaga jako cheaty. Valve, odpowiadając na liczne pytania i prośby, wspomniało, że jeśli ktoś jest w posiadaniu kart od AMD i gra w Counter-Strike'a, to lepiej, aby wstrzymał się z włączaniem funkcji antylag, bo jakakolwiek interakcja w kod gry spowoduje zablokowanie dostępu do tego tytułu. Na ten moment oczekują na aktualizację od AMD, a potem będą mogli zweryfikować i w końcu odbanować poszkodowanych, więc nie będzie z tym większych problemów. Co ciekawe, konkurencyjna technologia opracowywana przez Nvidia wydaje się działać bez zarzutów i nie ma w związku z tym chyba żadnych problemów. Niestety dla niektórych osób jest już za późno i muszą czekać specjalnie na aktualizację, co po prostu przez jakiś czas wyłączeni z gry w Counter-Strike'a, a gracze denerwują się i okazjonalnie żartują z tego, że w CS-ie dostaje się bana za posiadanie sprzętu od AMD, a nie prawdziwe haksy. Dajcie w ogóle znać, czy byliście świadkami takiej sytuacji związanej bezpośrednio z antylagiem i banem w CS-ie. Systemy anti-cheat często mają problemy z oprogramowaniem i chociaż trudno mi było uwierzyć, że tyczy się to oficjalnie kart od AMD, tak widocznie coś tutaj nie gra. Pamiętamy sytuacje z różnymi programami, które pozwalały przykładowo na zmianę skinów, które później okazywały się problematyczne i powodowały bany, ale tutaj jest to zwyczajnie błąd, który miejmy nadzieję zostanie naprawiony jak najszybciej. A ja dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się, no i do jutra.